czas na wielki finał. Zwycięzca wystąpi na Festiwalu Eurowizji w Rotterdamie. Szansa na sukces Eurowizja 2020. Dziś o 15.15 w Dwójce. Proszę Państwa, Rogamel, czyli Marzena Rogalska i Tomasz Kamel w pytaniu na śniadanie w weekend. To my rozpoczynamy kolejną część programu i za moment będziemy zdradzać ważne tajemnice. Ważne tajemnice, ale proszę Państwa, zdradzimy teraz, tak pokrótce, co my dla Państwa mamy do 11, bo jesteśmy ze sobą właśnie do tego czasu. W pytaniu na śniadanie. Już dziś wielki finał szansy na sukces Eurowizja 2020. Który z trzech artystów ma największe szanse na występ podczas tegorocznego konkursu Eurowizji? O tym jurorzy programu Cleo i Gromi. W Michałowie powstanie pierwsza w Polsce klasa o profilu disco polo. U nas na ten temat Radek Liszewski i Marcin Miller, a także tylko u nas najlepszy dziecięcy głos w Polsce. Ten program bez tematów muzycznych to nie byłby ten sam program, dlatego teraz właśnie o muzyce, o wielkiej imprezie. Wy skończyliście, wy mówię, ty i Cleo, która jest z nami, wczoraj też była. O czym Cleo i Gromi muszą zacząć nową imprezę. Dokładnie tak. Dzisiaj o 15.15 zdaje się zaczniecie. Szansa na sukces Eurowizja 2020. I pytanie, kto pojedzie do Rotterdamu? No kto? Właśnie, jeszcze nie wiemy, ale trzymamy. Szanse mają trzy osoby, prawda? Tak. No to pokrótce charakterystyka każdej. Na szczęście mamy już za sobą wybór. Teraz już pozostaje w Państwa rękach decyzja, kto pojedzie na Eurowizję. Czyli Państwo mną głosować, tak? Ale pogadajmy o finalistach. Telewidzowie tak naprawdę zagłosują. Tak to poczekaj, Cleo, twój mikrofon przepadł przepadł. Gdzieś tam, no właśnie. Królowo. Można moim. Tak? No, ale nie, ja tutaj jestem, poczekaj, kochany. Wybacz, że stryjenka tutaj ma tak bujne te loki. Proszę. O, dziękuję bardzo. Czekajcie sekundę, Gromi odpowiada na pytanie, czy uwaga, masz już swój typ, bez względu na to, jaką decyzję podejmą widzowie. Ja chciałbym zobaczyć te właśnie wykony dzisiaj i wtedy chciałbym podjąć tak jak widzowie. To będzie kluczowe, bo dzisiaj będą zaprezentowane po pierwsze finaliści, trójka zaśpiewa covery, czyli będą trzy utwory eurowizyjne. Przypomnijmy, Kasia Dereń, Alicja Szemplińska i... Albert Czerny, tak jest. I oni także zaśpiewają swoje utwory, które chcą jakby zabrać na scenę eurowizyjną. Mm-hmm. To będzie kluczowe, bo dwa chyba już znamy te utwory, a jednego jeszcze nie znamy. Dzisiaj premiera Alicji Szemplińskiej będzie, więc to jest ciekawe i bardzo się też tym jakby... A potem wszystko w rękach widzów, którzy będą głosować i wysyłać SMS-y. Słuchajcie, co wy myślicie o tej trójce młodych, fajnych, zdolnych wokalistów w kontekście tego, co wy na Eurowizji przeżyliście? Myślę, że każdy z nich jest kimś bardzo wyjątkowym i każdy ma coś zupełnie takiego osobnego do zaprezentowania, ciekawego. I dzięki temu widzowie będą mieli wybór, bo... Przyznam, że Albert Czerny ma własny zespół, prawda? Jest jakby takim. On mi troszeczkę przypomina Maroon 5, czyli taki styl troszeczkę. Ale też trzeba przypomnieć, że Albert w tamtym roku już był na Eurowizji. Ma doświadczenie, tak. Ma doświadczenie na pewno bardzo duże. No Kasia też trzeba powiedzieć, ma bardzo duże Kasia doświadczenie. Kasia to taki wokal, że. Natomiast Alicja, no też jeżeli chodzi o doświadczenie, bo przecież wygrała. Tak. I jeżeli chodzi o bycie sceniczną. Taka osoba na ten Widziałem ją wczoraj na scenie Voice Kids. To już nie jest ta artystka. Zaczarowała, prawda? Którą była kończąc dorosłego Voice'a, to jest kilka tygodni, a ona naprawdę uległa ogromnej transformacji. Ale ja się bardzo cieszę tym, że te trzy osoby są różne. Po prostu takie w każdym miejscu na scenie można je jakoś inaczej rozstawić. Wiemy na pewno, że... ty mój. I ty, kochana moja, ja zapytałam o tych ludzi w kontekście tego, co wy na Eurowizji przeżyliście, a wy tak pomijacie te swoje doświadczenia. Czego tam trzeba człowiekowi? Trzeba przed pięknej piosenki, nie trzeba się bać, trzeba być szczerym na Eurowizji, niezależnie od tego, bo wygrywają piosenki piękne, wygrywają gorsze, wygrywają cudowne wokale, gorsze wokale. Na to trzeba mieć sposób, ale trzeba tam wejść, trzeba się po prostu tym bawić i pamiętać o tym, że Eurowizja to nie jest najważniejszy konkurs na świecie. Ale fajnie to przeżyć. To trzeba przeżyć i życzyłbym każdemu, żeby tam był. To jest jedno z najpiękniejszych moich wspomnień i przeżyć muzycznych. Dokładnie, ja z nich dzisiaj się dowie.
Tak. To jedzie, ale słuchajcie, to jest wizja, Eurowizja. To nie jest tylko i wyłącznie chwytliwa piosenka, to jest też cała oprawa, show. Czy wy coś wiecie na temat potencjału, jaki w tym kontekście ma ta trójka? Kto tam jest najbardziej showmańsko-wizyjny? No ale właśnie tutaj znowu wrócę do tego, że każdy ma to coś wyjątkowego. I zaczynając od Alberta, który jest takim czarusiem, jest niesamowicie... Ludzie go kochają za to, jak prezentuje się na scenie, jaką ma taką charyzmę sceniczną. Kasia, mocny wokal, taki, że po prostu szyby pękają. Tym może wygrać. A Alicja? Alicja jak staje i tą swoją subtelnością, pięknem i jak wydobywa ten swój niski głos nagle, to jest dla mnie. Ale proszę pani, tam magia. Też szyby pękają, tak. Prawda? Też szyby pękają. Jest taka skala nieprawdopodobna. Jeżeli chodzi o show na scenie, to tak jak powiedziałem, tam może być dużo pirotechniki, dużo wizualizacji, ale z drugiej strony może ktoś wyjść tylko z pianinem i oczarować. Lirycznie. Jak się nazywał ten Portugalczyk? Tak. I on właśnie wygrał. To była tak intymna, kameralna piosenka i proszę, no, wykosił wszystkich i no dziękuję bardzo. Nie ma sposobu na Eurowizję. Nie ma, nie ma. Ale pamiętam, jak on się nazywał, bo ja zapomniałam. Sobral. Dziękuję ci, królu. O właśnie, o właśnie. No to może być ciekawy program, bo ta trójka, jak mówicie, uzdolnieni, bardzo wyjątkowi ludzie, ale z drugiej strony strasznie różni. Różni. No i to na tym polega cała zabawa. Ale wydaje mi się, że... w dobrym tonie zapytać, kto jest twoim faworytem i kto jest twoim faworytem? Ja mam trójkę taką. Ja też mam taką trójkę. Ale to jest bardzo ważne, że wydaje mi się, że każdy z nich będzie miał też inny utwór. I dzisiaj będzie przepiękny finał, bo wydaje mi się, że Alicja będzie miała piękną balladę. I bo jeszcze nie wiemy, ona jest jedyna. Dlatego to będzie, z tajemniczą piosenką. Tak, to będzie. Dzisiaj zachęcam wszystkich do oglądania. Będzie to przepiękny finał. Państwo sobie jeszcze przy okazji... Państwo sobie przy okazji powybierają. 15-15, jak powiedziała Marzena, szansa na sukces w dwójce, ta eurowizyjna najważniejsza, bo tak jedno z tych trzech osób, jedno z tych artystycznych i tutaj szukam zjawisk wspaniałych, tak, rzeczownika, tak, ono za państwa sprawą pojedzie reprezentować Polskę na Eurowizję. Dziękujemy pięknie, kochani. Bądźcie z nami dobrej i trzymajcie mocno kciuki. Tak jest.